Cześć, więc tak, już w całym domu mamy powiercone otwory, podpuszki, powycinane przejścia pod kable. Wszystko będzie leciało po podłodze. Zmieniło się według mojego pierwotnego planu, żeby iść górą. Więc będzie wszystko po podłodze. Korytka, wszystkie są, peszle są. Przewodów mam nadzieję, że wystarczy, bo jest ich dużo. Więc zaczynam od małej sypialni, jednego z dzieci. Zaraz przyniosę puszki, będę je instalował, kład przewody. Jeszcze muszę tylko ustalić z firmą od rekuperacji, czy oni będą szli pod ścianami też, czy korytarzem. Wydaje mi się, że korytarzem, więc ja sobie przejdę pod ścianami. Muszę przejść przez tą ścianę, tutaj przez tą ścianę, aż tutaj, do tego pokoju, bo tutaj jest przepust. O, i tym przepustem bym zszedł do garażu, no i później pod sufitem w garażu chyba kupię te takie metalowe korytka i w tych korytkach po prostu puszczę. Aż do rozdzielnicy, bo rozdzielnica jest w drugim rogu, tam pod spodem, pod tym rogiem, więc to kawałek. No, tu już trochę gruzu uprzątnąłem z ziemi, zaraz jeszcze otwórzę puszki trochę przy ścianie z tego pyłu. No i zabieram się za montaż. Tutaj wychodzi przewód od rolet zewnętrznych, no trochę kiepsko, że nie zapytali się i zrobili po prostu jak im było wygodniej, bo mi byłoby wygodniej na przykład, żeby ten przewód wychodził z tej strony, zwłaszcza, że tu mam puszkę kieszeniową i tu spokojnie mógłbym go podłączyć, więc no taki problem, więc tutaj będę musiał zamontować puszkę i przedłużyć ten przewód i puścić go już do rozdzielnicy. Więc kupiłem takie szybko złączki z Wago na pojedyncze przewody. I takie będę przepinał. To jeszcze. A, to później Wam pokażę. Zobaczycie zresztą na filmie, jaki montaż wybraliśmy. Tam wcześniej wspominałem, że to będzie puszki do suchego montażu, więc wtedy będziecie mogli zobaczyć. Ja w sumie też jeszcze ich nie testowałem, tak tylko przymiarka, czy wszystko jest ok. Wydaje się, że być spoko. Ponoć nie trzeba do tego systemu już żadnych zapraw i tak dalej, ale myślę, że jak już się pomontuje wszystkie, to i tak wpuszczę trochę pianki tej takiej niskoprężnej dookoła i dopiero później na to pójdzie tynk. No więc miłego oglądania. Na pewno będzie parę timelapsów. Postaram się jakoś kamerę zamontować gdzieś tutaj, więc no. Później jeszcze coś może powiem. Dzięki. Jeszcze chciałem wspomnieć, że dzisiaj mi podłączają prąd. Więc tak, podłączają mi prąd. Docelowy już, bo mam jeden tam w sadku. Jest taka skrzynka, widać tam pod płotem daleko. I która jest pod blaszak i z blaszaka ja sobie ciągnę, ale to będzie docelowy w rogu działki. No i mają mi też zrobić WLZ, dogadałem się, dodatkowo zapłacę, ale przy okazji cały sprzęt mają, wszystko mi podciągnął. W tym samym wykopie też puszczę dwa przewody sieciowe, jeden będzie pod kamerę, który będzie, aha, bo tam będzie wiata śmietnikowa na rogu. Więc chciałbym tam kamerę zamontować, jakoś taką zwykłą, najtańszą, 2 megapiksele spokojnie wystarczy, żeby obserwować, co się dzieje w środku. No i drugi do sterowania, ogólnie do sterowania tam światłem, zamkami, tymi elektrozaczepami w zamkach. No i przewód zasilający, chyba 3x2,5, spokojnie wystarczy, bo tam będzie praktycznie tylko światło, więc nawet jak będzie jakiś spadek napięcia na takim przewodzie, to mi to nie przeszkadza. No, więc tak jest tam. No i puszki. Tu się tak zdarzyło, że ściana jest 12, a ja mam puszki
80-ki, większość, mam 200 puszek 80-tek i kupiłem 60-ki też, no i tu będę musiał po prostu zrobić część tak, no niestety. Elektryka, sieć, telewizja i tu będzie światłowód, więc puszczę tutaj mikrorurkę do światłowodu. Tak jak wspominałem, mam suchy montaż, więc to tak wygląda, takie pierścienie z Simetu. Mniej zabawy jest z klejem, moim zdaniem nie trzeba poziomować, bo one są samopoziomujące. No, jak masz jeszcze, jak jest jeszcze kilka puszek w rzędzie, no to nie potrzebujesz poziomicy. Tak to reklamują. Robię na wypust na 15 mm, czyli te dłuższe obcinam. Zostają tylko te krótsze, no i one się trzymają, więc pokażę Wam później, jak już zamontuję jakąś, to zobaczycie. No, wypadła, akurat mi dziura wypadła w tym miejscu, no to nieźle. No to będę musiał podbić tam głębiej i tędy puścić po prostu, o, z tyłu. Więc tak to. No tu sobie podkuję jeszcze zaraz i będzie cacy. Najpierw muszę odkurzyć tu pod puszki i trochę tutaj przy trochę na dole. No i lecimy z koksem. Przewód pójdzie na drugą stronę. Ja tam od razu do kanału, tu nie będę go wprowadzał. Więc przebiję sobie z tej strony. Chyba sobie wezmę jednak grubszy wiertło. Nie mam tutaj. Nie lubię schodzić ciągle na dół, masakra. No bo dobra. Puszczę je tutaj, to przewiercę się puszką. Najpierw długi. Idzie puścić.
Dobra. O, przedostałem się. No, teraz z dołu można lecieć przewodem. Huch. No, to będzie teraz wyczyn. No tak, tam są gniazdka. O, i to są... Raz, dwa, trzy... Cztery... Pięć gniazdek. Te pięć... To jest... jeden przewód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak. Te pięć puszek to jest jeden przewód. Więc pójdę do jednej i z tej jednej już pomostkuję do następnych. Więc pójdę do tamtej, z tamtej tam i z tamtej tu i tu. I tak to zrobię. Zdecydowaliśmy, że nie będzie poziomu przewodów. Tak będzie najbezpieczniej. Zawsze wiadomo, że jest puszka, gniazdko, włącznik i idzie w dół zawsze. Dobra. Idę. Kiedyś, zanim jeszcze mieliśmy projekt, ale wiedzieliśmy, że będziemy się budować i ceny materiałów szły do góry. Nie wiem, co mi naszło, ale kupiłem rolkę 500 metrową kabla przewodu, sorry, YDYP 3x2,5 i drugą taką samą 3x1,5. Powiem wam, że to był nietrafiony zakup i nigdy więcej. Na pewno odradzam wszystkim takie rzeczy, bo to bez sensu. Nie dosyć, że ta rolka jest mega ciężka, ciężko się ją rozwija. Musieliśmy wykombinować, używając przęseł od rusztowania warszawskiego. One mają te takie nogi. To te nogi posłużyły jako zaczep do tej rolki dużej, żeby można było go swobodnie rozwijać, bo po prostu nikt nie ma tyle siły, żeby go trzymać i go rozwijać. Jest to super, super, super uciążliwe. O, więc dobra, jakoś się to udało. Więc będziemy lecieć. Dobra, idę. Zobaczę, bo mój pomocnik coś chce. Thank you.
No dobra, to osadzamy pierwszą puszkę. Ta jest zrobiona. O cholera, nie wziąłem sobie tych. O, dobra. Są takie. Tak jak wspominałem, będzie na 1,5 cm wystawać, więc obcinamy to większe. O. Chyba muszę sobie te do wyrzucenia. Podcięłem nim drut stalowy. Kiepsko to wyszło. O, tu jest mój przecinek. No dobra. Ta puszeczka, tak, to kabel wprowadzimy. Przewód wprowadzimy tędy. Jak mi się uda dziurę zrobić. Za czymś pomóc. Elegancko. Chyba trzeba będzie i tak jeszcze. Wygląda mi na prosto. Laser sobie muszę przynieść i ustawić. No i... O, jest prawie idealnie. Tutaj jakoś jest niżej, żeby... Za wysoko laser stał. Jest ok. Tak? No dobra.
We'll be right back.